Witam serdecznie. Nasz kulinarny program Pilacki. Kuchnia, moi drodzy, dla mnie jest po prostu zajęciem totalnie związanym z ziemią, na której żyjemy. Jest to totalnie ziemskie zajęcie, tak? Totalnie konkretne, można powiedzieć nawet przyziemne. Niemniej jednak właśnie w tym zajęciu jest niezwykły potencjał przemiany. Przemiany i dążenia do balansu, do harmonii, do równowagi. I dlatego nazywam to Chi Weg Kuchni. Witam. Możemy nie dodawać więcej problemów do tych, które już mamy, a możemy zająć się tym, aby te problemy rozwiązywać. I w zasadzie za tym się opowiadamy tutaj w Wege Kuchni. To jest nasz cel, to jest nasz target i kuchnia jest świetną okazją, by to zrobić, tak? I moi drodzy, kuchnia bezmięskna, roślinna, wersji wegetariańskiej czy wegańskiej może nam pomóc po prostu. Może nam pomóc konkretnie tu i teraz w rozwiązywaniu tych problemów, z jakimi się borykamy, tak? Problemów środowiska, zanieczyszczenia, przeludnienia. Jest to szereg rzeczy, które nas dotykają coraz bardziej i wydaje mi się, że właśnie te przyziemne rzeczy, te związane z naszą codziennością, mają tutaj decydujący wpływ na to, jak żyjemy, jak będziemy żyć. Bowiem w dużej mierze za kolosalną dewastację środowiska odpowiada właśnie przemysł mięsny, po prostu industria śmierci, tak? I są ludzie, którzy na tym zarabiają hajs, na tym cierpieniu, które w zasadzie w obecnej chwili nie jest już tak konieczne, tak? Nie musimy tyle jeść mięsa, możemy je ograniczać, tak? W sumie życie zawsze karmiło życie, tak? Zawsze zabijanie było obecne i zarówno wśród zwierząt, jak i wśród ludzi, ale skala tego zabijania w ostatnim czasie, jakby w tym XX, XXI wieku, przekroczyła już chyba wszystkie normy. W zasadzie to nigdy w historii nie spożywaliśmy tyle białka zwierzęcego jak obecnie, a to jest zupełnie niepotrzebne i mało tego, to nam wręcz szkodzi, tak? Dlatego kuchnia roślinna zmierza w odwrotnym kierunku, tak? Zmierza do przywrócenia balansu, odpowiednich proporcji. Dlatego nie prowadzimy żadnej krucjaty nawracającej na diety żywieniowe czy niejedzenie mięsa. To jest po prostu zdrowy rozsądek, tak? Zdrowy rozsądek w tym właśnie czasie, tak? A to możemy zrobić. To nie jest skomplikowana historia i właśnie to, co robimy tutaj w Wege Kuchni, to staramy się inspirować, bawić, przekazywać wiedzę na temat tej kuchni. Sami się uczymy cały czas, ale myślę, że warto. Myślę, że warto coś zrobić, nie ulegać depresji, lenistwu, bo właśnie w tym czasie i w tym momencie naszej historii bardzo dużo się wydarza. Jak to mówi chińskie przysłowie, obyś żył w ciekawych czasach i właśnie w tych czasach żyjemy, moi drodzy. I możemy robić świetne rzeczy, możemy wspierać, inspirować, budować, tak? Nie musimy niszczyć, nienawidzić, po prostu nie musimy tego robić, ponieważ w naszym potencjale istoty ludzkiej jest ogrom pozytywu. I to właśnie, moi drodzy, tutaj bierzemy na tak zwany widelec. Dlatego nadajemy nasz piracki sygnał i zapraszamy do odbioru tegoż sygnału, dzielenia się tym sygnałem ze znajomymi, z ludźmi, których lubicie, których nie lubicie, tak? Ponieważ jest to dobry przekaz, jakby nie było. A do gotowania podchodzimy jak do ceremonii. Po prostu uświęcamy codzienność, tak zwaną zwyczajność, nadając jej rangę czegoś wyjątkowego, bo kuchnia, moi drodzy, jest podstawą ludzkiej kultury, tak? I moi drodzy, cytacik w tym momencie, w tym punkcie naszego programu zacytujemy Anthony Bourdain, który napisał świetną sagę kulinarną Kill Grill. Tak, od tego zaczął, to był jego wielki zwrot akcji w jego życiu. A to idzie tak. Lepiej gotować w domu tak często, jak tylko można. Wszyscy się z tym zgadzamy. Z pewnością jedzenie jest wtedy tańsze i prawie zawsze zdrowsze niż zamawiane na wynos lub w restauracji. Można też udowodnić, że gotowanie w domu ma dobry wpływ na społeczeństwo. Wiemy na przykład, że istnieje bezpośrednia odwrotna zależność pomiędzy częstotliwością posiłków spożywanych w gronie rodzinnym, a problemami społecznymi. Mówiąc wprost, członkowie rodzin, którzy regularnie jedzą razem, są statystycznie mniej skłonni do napadania na sklep, lepy monopolowe, wysadzania w powietrze laboratoriów metamfetaminy, zostania młodą matką zażywającą narkotyki, popełniania samobójstw lub nagrywania filmów porno z udziałem osłów. No, grubo. Gdyby tylko mały Timmy jadał więcej klopsików, to może nie wyrósłby na kogoś, kto wypełnia zamrażarki częściami ciał małych skautów. To był Anthony, tak? Anthony. Zatem, moi drodzy, czas na odpalenie naszych dewocjonali, naszych atrybutów. Zatem odpalmy tutaj świeczkę za wszystkie ofiary naszej głupoty, tak? Na całej kuli ziemskiej. Od istot żywych po naturę. Niech to się odmieni. O, tego bym sobie życzył. A kadzidełko, moi drodzy, swoją drogą, bardzo dobre kadzidełka. Polecam. Oryginalne tybetańskie kadzidełka.
A kadzidełko, moi drodzy, odpalimy za wszystkich tych bonzów przemysłu zarabiania na cierpieniu. Przemysłu mięsnego, spożywczego, tak, gdzie czerpiemy profity z cierpienia i uśmiercania. Oby obudził się w nich duch, rozsądek i serce. To dla was, moi drodzy biznesmeni. Niech płonie to kadzidło, niech dotrze do was, do waszych zimnych i stalowych serc. Okaćmy tą ludzką głupotę, nienawiść, zawieść, chęć zysku niepohamowanego. Nasze upapranie, ubabranie w materializmie. Białą szałwią polecam swoją drogą. Jest to takim trochę czary-mary na odpędzanie różnych negatywnych energii, ponieważ już nawet najnowsza fizyka przyznaje, że energia, moi drodzy, to jest coś, co leży u podłoża tego wszystkiego, tak? Zatem oczyśćmy tych wszystkich, prawda, bonzów. Oczyśćmy nóż naszej uwagi i obecności, przestrzeń wokół nas i zabieramy się do dzieła, moi drodzy. Do dzieła. Jako, że jedziemy pod adres tak zwanej prostoty, to zrobimy dzisiaj proste danie z łok. Makaron udon z wędzonym tofu, papryczką, z cebulką, dymką, na czosneczku, trochę pora, proste, szybkie danie, no i zdrowe. Proste danie, po prostu proste na łoku, na tym sprzęcie. I zrobimy makaronik udon, o, tak. Przyrządzimy go z grzybkami shiitake, o, z czerwoną papryczką, piękną, zdrową, z dymką. Dodamy troszeczkę orzeszków włoskich, będzie też cebulka, czosneczek i por. I będzie oczywiście białeczko, czyli wędzone tofu. To wszystko zrobimy w sposób szybki i skuteczny. A moi drodzy, będziemy ćwiczyć uważność w działaniu dzięki metodzie pięciu przemian, która polega na tym, że harmonizujemy smak. Jest to część wiedzy dietetyki tradycyjnej medycyny chińskiej, która wciąż się broni, tak? Nawet w obliczu jak gdyby współczesnej dietetyki cały czas jest tam mądrość, cały czas warto to zgłębiać. Nie zdeaktualizowała się. Pięć przemian, czyli zachowanie kolejności w gotowaniu, to też praktyka naszej uważności. To jest coś, co pomaga nam być przytomnym i obecnym w kuchni. A to jest część składowa, wydaje mi się, wracania do naszej harmonii. Do czegoś, co naturalnie mamy. Kuchnia, moi drodzy, ze swojej własnej natury uczy nas uważności, uczy nas jak gdyby takiej wielowątkowości, że musimy być przytomni na wielu poziomach. Na przykład praca w kuchni, w tak zwanym zbiorowym żywieniu, gastro, no jest niezłym wyzwaniem. Multidyscyplinarność naszego umysłu, tak? Naszego skoncentrowania, naszego bycia przytomnym na wielu różnych poziomach, tak? I zarówno uczenia się, jak współpracować z ludźmi, jak zachować własną przytomność, własną uwagę, bo w każdej chwili możemy po prostu zrobić coś takiego słabo. Dlatego uważność teraz obecnie weszła na salony jako mindfulness. Jest to super, jeżeli na przykład ktoś nie lubi obciążeń religijnych, na przykład tak jak w systemach wschodnich, i chce uczyć się samych technik. Super sprawa, tak? Bo to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Potrzebujemy być, moi drodzy, troszeczkę bardziej przytomni w tej rzeczywistości. I moi drodzy, do naszego dania użyjemy woka, który jest moim ulubionym narzędziem, jeżeli chodzi o tak zwaną obróbkę cieplną. Jest to klasyczny wok, ręcznie kuty, jest ze stali węglowej i na przykład to, że on ma tak cienkie ścianki, powoduje, że bardzo szybko się nagrzewa. Jest świetny do tak zwanego stir fry, tak? Czyli do po prostu podsmażanych warzyw i dzięki temu, że szybko nimi operujemy, że podrzucamy, zachowują swoje właściwości, nie rozsmażają się, są jędrne i soczyste. I dlatego wok jest The best. Możemy na nim smażyć, możemy na nim gotować zupę, możemy używać go nawet jako miski, tak? Jest mega wszechstronny. Ten, kto to wymyślił, po prostu czapki z głów, jak to mówią. Ten wok, którego tutaj mam, to jest tak zwany wok mandaryński albo pekiński, czyli że z Pekinu, tak? I charakteryzuje się tym, że ma jedną rączkę, tak? Jedną rączkę, która jest wykończona po prostu drewnem. Daje to to, że po prostu nie parzymy się, tak? W momencie, kiedy musimy go cały czas trzymać. Podobnie sprytny system jest w tak zwanej łyżce do łoku i ma tak samo wykończoną rączkę, że po prostu nie czujemy temperatury. Przecież nie jest to genialne i proste. I właśnie o to nam chodzi w kuchni, żeby było genialne i proste. Jednak żeby do tego doszło, no, trzeba trenować, trzeba ćwiczyć, trzeba gotować. No samo się nie zrobi. Bo tutaj mamy na przykład woka takiego już zachodniego, tak? I oni to zrobili w ten sposób, że jest po prostu płaski tutaj, tak? Na indukcję, czy na kuchenki elektryczne. Jest zrobione z takiej średniej stali. Trochę śmierdzi po prostu żelazem, jak cała ta kultura. Trochę śmierdzi to wszystko żelazem. Ale moim zdaniem dużo lepsze są te klasyczne woki. Tu one są tańsze, lepsze, trwalsze. Koniecznie trzeba płacić po prostu hajsu za coś, co w sumie jest średnie. Lepiej mieć coś lepszego, na dłużej, o. To jest tak zwana praktyczna ekologia. Tutaj mamy, moi drodzy, tak zwany wok kantoński,
który charakteryzuje się tym, że ma dwa uchwyty. Tak, i to jest żeliwny łok, taki konkret, że po prostu możemy mieć jeden na całe życie. Do łoka, moi drodzy, musimy mieć też żywy ogień, coś żywego, tak? Żywy żywioł ognia. Dlatego jestem zwolennikiem tego, żeby w kuchni był zawsze żywy ogień, żywy płomień. Ponieważ od zawsze w naszej kulturze kuchnia to ogień. A że mam dużo ognia, no to bez ognia słabo się czuję, tak? Dlatego nie jestem fanem indukcji, obdukcji, to wszystko trochę śmierdzi lipą. Żywy płomień, żywy ogień, żywa moc, to jest to po prostu. Pamiętajmy o tym, że ogień to nasze serce. To właśnie miłość i pasja do gotowania. To trzeba rozwijać, nad tym trzeba pracować i większość ludzi, z którymi pracowałem w tak zwanych kuchniach profesjonalnych, to są właśnie pasjonaci, ludzie, którzy za naprawdę często średnie pieniądze pracują bardzo, ale to bardzo ciężko. Często kucharze oddają swojej pracy całe serce, cały ogień swojego ducha. Jakulał, mamy tutaj kolejny cytat z naszego Antonego Bourdain i leci on tak. W kuchni nie da się nikogo okłamywać. Albo się potrafi przyrządzić omlet, albo nie. Albo się umie posiekać cebulę, manewrować patelnią, dotrzymywać tempa innym kucharzom, odtwarzać bez końca w sposób doskonały zamówione danie. Albo się tego nie umie. Żadne referencje, kłamstwa, czułe słówka ani błagania o litość nie zmienią faktów. Kuchnia jest ostoją merytokracji, światem absolutnym, w którym pod koniec dnia każdy wie, jak mu poszło, bez żadnych wątpliwości. Dobro i zło są natychmiast rozpoznawalne. Dobro to kucharz, który pojawia się punktualnie i wykonuje swoją pracę. Złem natomiast jest kucharz, który wygaduje bzdury i nie robi lub nie potrafi wykonać swojej pracy. Dobro to oblegana restauracja, skąd klienci wychodzą zadowoleni i wszyscy zarabiają pieniądze. Złem jest pusta restauracja, z której kucharze wracają do domu smutni i zawstydzeni. W ruchliwej kuchni nikt się nie zastanawia, czy istnieje jakiś Bóg lub czy modlą się do właściwego Boga. Istnieje wielki gastroduch, któremu każdy kucharz jest oddany. Sławi go, oddaje mu cześć. Zatem, moi drodzy, podstawą naszego dania jest właśnie ten makaron udon, który musimy trochę przygotować, zrobić delikatnego prepa. Jest to makaron z pszenicy. Ja wiem, że pszenica ma teraz złą, tak zwaną prasę. Po prostu ludzie się znęcają nad tą pszenicą. Ja wiem, że dużo tej pszenicy to jest po prostu zmodyfikowany wyziew diabła. Niemniej jednak pszenica sama w sobie jest po prostu czymś, co jest mega zdrowe, mega dobre. I mega to polecam, tak? Możemy używać na przykład samoprzy, która nie jest po tych wszystkich krzyżówkach, nie jest tak zmodyfikowana. Jest to prazboże, którego warto po prostu wrócić. I to, co zrobimy, to go po prostu troszeczkę podgotujemy. Dosłownie chwilkę. Damy troszeczkę wody. O, poczekamy, aż się zagotuje. Tym, moi drodzy, woda się już gotuje. Wrzucimy dosłownie na chwilkę nasz makaronik. No, całkiem. Wygląda jak małe dżownice. Po prostu dobrze, żeby się jakby tak troszeczkę rozpadł, tak? W sensie naczynie rozpadł, żeby po prostu ta bryła, która tam była, straciła tą formę. I wówczas wiemy, że to o to właśnie chodzi, tak? I to dosłownie naprawdę jest 1,5-2 minutki. O! Możemy go, moi drodzy, przelać trochę zimną wodą, żeby nam się nie rozleciał. Jeżeli chodzi o makaron udon, to jego źródła sięgają Chin, skąd japoński mnich ze szkoły Rinzai przyniósł w ogóle technologię mielenia mąki, która rozpowszechniła się w Japonii i tam zaczęto robić właśnie tego typu makaron. A propos mnichów i kuchni, chciałbym wam polecić książkę. O, właśnie to. Jak przyrządzić swoje życie. Zalecenia dla kucharza w klasztorze Zen. Jest to niesamowita lektura oparta na rozkminkach mistrza Dogena i chciałbym wam przeczytać fragment poświęcony lub skierowany do kucharza, który zwany był Tenzo. I leci to tak. Gdy Tenzo, czyli kucharz, dostanie surowce od kusu, nie wolno mu nigdy narzekać na ich ilość czy jakość. Zawsze ma obchodzić się ze wszystkim z największą troską i uwagą. Nie mogłoby być nic gorszego od narzekania, że czegoś jest za dużo lub za mało albo pośredniej jakości. Zarówno w dzień, jak i w nocy pozwalaj wszystkim zjawiskom wchodzić do twojego umysłu i tam przebywać. Pozwalaj swemu umysłowi i wszystkim rzeczom działać wspólnie jako całości, tak? Czyli taki peryferyjny ogląd wszystkiego. Polecam książkę. Mega sprawa. I mam tutaj cytacik z samego Dogena, który jest niezwykle trafny. Istnieje niezwykle prosta droga do tego, aby stać się Buddą. Zaprzestań czynić zła. Nie przywiązuj się do życia i śmierci. Bądź pełen współczucia dla wszystkich żyjących istot. Okazuj szacunek tym, którzy są wyżej od ciebie i miłosierdzie wobec tych, którzy są od ciebie niżej. Porzuć nienawiść i pożądanie. Nie twórz niepotrzebnych myśli w umyśle, ani nie zamartwiaj się.
To nazywa się Buddą. Nie poszukuj żadnego innego Buddy. Proste? Łatwo to urzeczywistnić? No chyba. Nie tak łatwo, ponieważ nasze bańki, nasze umysły są tak skomplikowane, dlatego mamy tak skomplikowane drogi, mamy dlatego tak skomplikowane systemy wierzeń religijnych, filozofii, ponieważ staliśmy się bardzo, ale to bardzo skomplikowani, dlatego naturalnym antidotum w takiej sytuacji jest właśnie powrót do prostoty i obecności, czyli dwóch składowych tak zwanego Tao. I o wspomnianym Dogenie powstał nawet film fabularny produkcji japońskiej 2009 roku, a jego tytuł to Zen, życie mistrza Dogena. I tu macie plakacik. I a propos mnichów, chciałbym wam jeszcze polecić niesamowity film, tym razem o tybetańskim mnichu, który wykształcony, wytrenowany u samego Dalai Lamy, postanowił zrezygnować z nauczania w tak zwanej Ameryce i wrócić właśnie w swoje rejony, w swoje rewiry i tam zająć się dziećmi, które potrzebują po prostu opieki i wsparcia, które mają ciężkie warunki, często są bez rodziców, osierocone. I on stworzył tam po prostu społeczność, której pomagał tym dzieciakom po prostu dorastać. To, moi drodzy, piękna historia o ludzkim sercu, o mocy miłości, współczucia. I nazywa się Tashi i Mnich. Polecam gorąco, tutaj też plakacik. Obejrzyjcie sobie, naprawdę jest to ciepły, a jednocześnie pełen mocy dokument. Wracamy do gotowania, przygotujemy tak zwanego prepa, czyli przygotujemy cebulkę, przygotujemy czosneczek i por. Jak wiemy, ostry nóż jest bardzo ważny, tak? I cebulkę kroimy w pióra. To w makrobiotyce dla przykładu są sposoby, w jaki sposób kroić warzywa, jakby podążając za ich naturalnym kształtem, żeby nie zaburzać ich tak zwanej harmonii. Por. To wszystko jest, jak wiemy, przemiana metalu związana z płucami, i jelitem grubym, związane też z jesienią. Jest to smak ostry. To jest tak zwana taca metalu. O! Moi drodzy, ostre warzywa, cebula, por, czosnek, to, jak już wspomniałem, przemiana metalu. Przede wszystkim poruszają energię, rozpraszają złogi energetyczne, działają na krew. Krew jest, moi drodzy, nośnikiem ducha w naszym organizmie, dlatego warto o nią zadbać. Por na przykład jest dobry na bóle brzucha, wzmacnia nerki, jest dobry na przeziębienia, grypę czy nawet dreszcze. Cytacik tak zwany, tak? Czosnek to jedna z najbardziej tajemniczych roślin, towarzysząca człowiekowi mniej więcej od 5000 lat. Imagine this. Najprawdopodobniej pochodzi z Azji. Chińska nazwa czosnku Suan, pisana przy pomocy jednego znaku piktogramu, może sugerować, iż poznano go w czasach narodzin pisma chińskiego. W Księdze Pieśni, skompilowanej przez Konfucjusza, pochodzącej z okresu między XI a VII wiekiem przed naszą erą, zauważono, że bogowie przyjmowali jagnię jako ofiarę tylko wtedy, gdy było doprawione czosnkiem. Starożytny tekst klasyfikujący rośliny lecznicze, a napisany w V wieku naszej ery przez Taohon i Jinga, chińskiego poetę, lekarza i przyrodnika, określa czosnek jako ziołowy skarb. No a z tymi ofiarami ze zwierząt to dobrze, że zakończyliśmy ten smutny i bolesny epizod. Zatem magiczny świat czosnku, polecam lekturę, kupa rzeczy, kupa przepisów, cudawianki po prostu. Teraz zrobimy prepa papryki czerwonej, tak? Czyli pyk. Pyk, pyk, pyk. I papryka, moi drodzy, to jest całkiem niezła historia. Zawiera coś takiego jak likopen i karotenoid. I chroni nas podobno przed rakiem prostaty. Czyli dla facetów ważna sprawa. Papryka czerwona, moi panowie, to jest ważna historia. Chroni też kobiecą szyjkę macicy, moi drodzy. Pomaga na pęcherz i podobno według badań papryka czerwona jest najbardziej zdrową z papryk. Ma najwięcej właściwości zdrowotnych albo prozdrowotnych.
i też staramy się zachować przy krojeniu naturalną strukturę tego warzywa i kroić ją po tak zwanym bożemu, po bożemu. Robimy takie większe paski, rozmaicić nasze danie. No. Ładnie pachnie, pachnie papryką. Wycieramy deseczkę. O! Kultura musi być w kuchni. To co zrobimy teraz, to przyrządzimy tak zwane grzyby shiitake, które też, tu jeszcze papryczka się zachowała, mają w sobie tyle dobra. Ja na przykład uwielbiam te grzyby, tylko może właśnie w świeżej formie, a nie w tej zasuszonej. Bardziej preferuję, wolę. Podobno pomagają przy nowotworach. Obniżają zawartość tłuszczu, jak i cholesterolu. Pomagają pozbyć się białka odzwierzęcego. Czyli jak na przykład przechodzimy na dietę roślinną, to możemy spożywać grzyby shiitake. Wzmacniają też system odpornościowy. Jak przekonują podobno naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie. I moi drodzy, przygotujemy jeszcze tofu, czyli niezawodne źródło białka dla wszystkich roślinożerców. Coś uważam pięknego, rewelacyjnego. To akurat jest wędzone tofu. Można to kupić w zasadzie teraz wszędzie. Polecam, można zrobić samemu. Może kiedyś nawet zrobimy, a kto to wie. I użyjemy do tego celu obieraczki do warzyw, żeby zrobić tak zwane paski. O, coś takiego. To dla naszej tak zwanej potrawie taki troszeczkę oryginalniejszy wygląd. I obieraczka jest właśnie czymś takim, co można używać również w tym celu. Coś takiego. Tak to wygląda. Takie cienkie, pyszne, dobre. Jeszcze moi drodzy, z prepa, tak zwanego przygotowania przedwstępnego, kuchennego, zostaje nam dymka, tak zwany szczypior, który dodamy na zasadzie ostateczności. Czyli upiększymy nasze danie czymś żywym, zielonym i wciachamy to w takie większe kawałki. O. Zostały nam jeszcze orzeszki, które musimy zgnieść naszym tuczkiem obsydianowym, który miażdży wszelkie iluzje. Chodzi o to, żeby nie przesadzić, żeby nie zrobić z tego miazgi. A po prostu delikatnie przygotować do wejścia na komnaty łoka. Coś takiego. Nie za bardzo. No, trochę nam się tutaj tematów nazbierało i będziemy oczywiście lecieć zgodnie z przemianami. Harmonizować smak. Z rzeczy, które tutaj się jeszcze pojawiły, to jest pieprz, którego użyjemy trochę, tymianek. Z dodatków płynnych użyjemy troszeczkę octu ryżowego, użyjemy grzybowego sosu sojowego, gęstego, czarnego jak smoła i troszeczkę damy oleju lnianego, kiedy będziemy dodawać orzechy włoskie. Pomału przystępujemy do tak zwanego finału, do ceremonii smażenia na łoku. Tada! Zatem odpalamy maszynę. Płonie, babilon, płonie. Damy troszeczkę oleju ryżowego. Pamiętajmy o jednej rzeczy, żeby nie popadać w paranoję, tak? Żywieniowe. Ponieważ nie jest to zdrowe i powoduje, że stajemy się pół debilami. Jak widzimy, łok bardzo szybko się rozgrzewa, tak? On bardzo szybko nabiera swojej temperatury. Zaczniemy od
tak zwanego metalu. Od razu podrzucamy. I teraz dajemy twarde części, tak? Czyli wracamy do przemiany ziemi. Papryka. Możemy sobie przygotować łyżkę. Bardzo. Możemy od razu wrzucić grzyby. Czyli przemiana ziemi. Wracamy do przemiany metalu, czyli pieprz. I od nas tych kli w zasadzie zależy, jakiej kruchości, że tak powiem, chcemy to warzywa, tak? To pamiętajmy też o tym, że wrzuciliśmy grzyby, tak? Więc dobrze byłoby, żeby one się trochę jednak usmażyły, no to po prostu łatwiej sprawnie. I teraz wchodzimy w przemianę wody. To są nasze nerki i pęcherzyk moczony. To jest zima. I pamiętajmy o tym, że smak słony jako energia sprowadza wszystko w dół. To jest tak jak na zimę, wszystkie roślinki wracają do swoich korzeni. Sosina sojowa. Dobrze tego nie solić już. Bo jak wiemy, że kanał jest dość słony. W tym momencie możemy dać trochę wody. I to. I teraz finałowy makaron, pan udon. Troszeczkę octu ryżowego, nie dużo, dosłownie parę kropel. I możemy już wygasić temat, żeby tego nie przypalić. W przemianie ognia damy tymianku, nie za dużo, po przemianie drewna. W przemianie ziemi orzeszek, troszeczkę oleju lnianego. I na finale, w przemianie metalu, na której kończymy, szczypior, którego nie smażymy.
Pachnie to całkiem, powiem wam, dobrze. Ja wiem, że wy tego nie czujecie, ale możecie zobaczyć, że wygląda całkiem zdrowo. Tak. No i tak zwany finał konsumpcyjny, tak? Teraz, moi drodzy, w tym momencie następuje tak zwany koniec ceremonii i możemy to dosmaczyć, tak? Bo skończyliśmy na przemianie metalu. Jeżeli chodzi o słoność, to w tym momencie możemy zadecydować, czy chcemy, żeby to było bardziej słone. Możemy dać sosu sojowego albo soli, co wolimy. Ja dam to i to, bo lubię słone. O, damy trochę himalajskiej i damy jeszcze trochę sosiny. O, i zrobimy tak zwane przemieszanie. Idealne, moi drodzy. Wygląda, powiem wam, całkiem dobrze. Nie zapomnijmy o tofu. O. I tak to się robi, moi drodzy. Tak spędzamy miło czas w kuchennych aromatach. Pychotka, pychotka, pychotka. Zatem smacznego, moi drodzy. Do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia w kuchni. Nie ustawajcie w czynieniu dobra.